Takie słowa, że na wiekę to nie jest tylko są wesołe piosenki, a to będzie słodkie, pięknie. To jest muzyka, która przynosi bardzo ważne dla mnie wartości w życiu, która wskazuje mi drogę. Słuchajcie, przed tym kawałkiem zawsze mam zwyczaj też powiedzieć, że zapomniałem o miesiąc powiedzieć dzisiaj. Jest taka sytuacja, że generalnie rzadko oglądam telewizję, bo kilka lat temu przestałem oglądać to pudełko z tego względu, że włączam i widzę tych naszych polityków, którzy pierdolą te wszystkie głupoty, to mi się żygać chce. Słuchajcie, były wybory jedne, parlamentarne, potem były wybory prezydenckie i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będą kolejne wybory, kolejne wybory, kolejne wybory. I tak naprawdę, słuchajcie, no, kogo nie wybierzemy, to tak nam za dużo się nie zmieni, dlatego że demokracja w naszym kraju to jest czysta fikcja. Nie mamy wolnego wyboru. Nie mogę wybrać na przykład ciebie na prezydenta, dlatego że ty nie jesteś z żadnej partii. Musi dopiero polizać im dupę i robić tak, jak oni chcą, gdy cię wystawią na kandydata. Czyli my dostajemy jako społeczeństwo ochłapy wybór pomiędzy mniejszym złem, a większym złem. Tak naprawdę przez ostatnie kilka lat, ci wszyscy ludzie na samym początku, te już w sumie 30 kilka lat temu, razem siedzieli przy stole i pili wódę, wiecie, o co chodzi. Dalej pewnie siedzą, piją razem wódę. I tak to się u nas odbywa wszystko. Jest flaszka, flaszka, flaszka. I tylko to 4 lata się zmieniają te same twarze. Nie zmieniają kolory krawatu, zmieniają partię. I tak to wszystko idzie w kółko, w kółko, w kółko. Jestem przekonany, że moje dzieci dalej będą głosowały na tych samych starych pierdzieli. Dlatego przestałem się tym przejmować, co się tam dzieje. Zająłem się moim światem naokoło, najbliższym. Ludźmi, którzy są naokoło mnie. Staram się stworzyć swoją małą bańkę, do którego oni nie mają wstępu. Wiecie, o co chodzi? Mój mały świat, gdzie cała ta gównana polityka nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje. Pamiętajmy o tym, że na początku jesteśmy ludźmi, tak jak tu teraz stoimy. I proszę was o to tylko, żeby jak przyjdą kolejne wybory i kolejne wybory, żeby ten gówniany temat nie zamącił wam tak w głowie, żeby się nie zaczęli się przez to kłócić. Bo ci ludzie, którzy siedzą tam na tych stołkach, piją razem te flaszki, im zależy bardzo na tym, żebyście wy byli podzieleni, tak wiecie, tutaj przez tą barierkę. Żeby była jedna strona, która mówi się na drugą stronę i tak dalej. I tak to się kręci. Oni chcą nas skłócić, bo łatwo jest rządzić ludźmi, którzy są pokłóceni. Zajmijcie się tym, co jest naokoło was. Bądźcie dobrzy dla swoich sąsiadów, dla swojej rodziny. Bądźcie uczciwi w życiu. I na co? A całą tą resztę niestety, bo moja jaka małe bróweczki nie miała na to żadnego wpływu. Pokój i miłość, bracia i siostry. Dziękuję bardzo za uwagę. Ludzie, złodzie, giną, kłopak. Dzisiaj cenniejsza jest sążycia rupa. Wojna ma, błogosławieństwo kościoła obada. Tylko ten, kto na to pokona. Więc spady Babila. To jest dla moich ludzi, ludzi. Poszukiwać, gdzie jest nasz dom. Każdy pod nosem.